Ja jestem Spider-Manem. Siemano moi drodzy, to Paradox. Kontynuujemy przygodę w Marvel Spider-Man 2. Dobra, jesteśmy cały czas w trakcie pościgu za Venomem. Dostaliśmy telefon od Connorsa, że jest u niego w laboratorium. No i tam się właśnie udajemy. Norman, co ty wyprawiasz? Co mu dał ten meteor? Pewnie niedługo się dowiemy. Posłuchaj mnie. Harry przepadł. Jego ciało i symbiont są jednością. Jakoś go uratuje. Nie da się. Ale możesz powstrzymać symbionta. Jak? Zabijając żywiciela. O. Proszę. Ocaluj syna. No. Ciężka decyzja przed Spider-Manem. O ja, całe miasto zainfekowane. Symbiont rozlał się na cały Manhattan. Spider-Manie, wiem, że widzisz teraz to samo, co ja. Wielu Nowojorczyków zaatakowały te stwory. Zajmę się tym. Proszę na siebie uważać. Potrzebował tylko tego meteorytu. Teraz może uzdrowić świat. Nie o to nam chodziło. Oho, fajne to było. Dobra, Sorka, nie mam czasu na to.
Jak to wygląda wszystko? Symbionty atakują tych ludzi! Nie! Już dobrze, nie ma ich. Już myślałam, że... Dziękuję. A tego wbiło w szybę. Ci cywile mają kłopoty. Nadchodzę! Kurde, a gada jakby go... Znowu symbiont... Omamił. Kurde, oni są wszędzie. Cały park. Symbionty nie odpuszczą, dopóki nie wlezą do środka. Zachowajcie spokój. Poradzę sobie z tym. Niech mi ktoś pomoże. Bezpiecznie. Jeśli ktoś nie ma się gdzie podziać, Fist przyjmie każdego. Dzięki, Spider-Manie. To była najgorsza rzecz w moim życiu. Miles, musimy pogadać. Bez jaj. Te gniazda są w całym mieście. Wysyłam ci namiary. Dzięki. Uważaj na siebie, stary. To jest coś większego. No. Harry. Znajdę cię, stary. Na pewno cię znajdę. Pytanie, czy go uratujemy? Co to za strój? Ten kostium nie jest obcy, co? Czas na oryginalnego Milesa Moralesa. Kolejny. Pasuje ci. Co się stało? Harry znalazł meteoryt, a ja... Nie mogłem nic zrobić. Connors mówi, że go nie ocalimy, więc... Nie mogę go stracić. Nie chcę powtórki. Widziałem May w twojej... głowie. To nie twoja wina, Pete. Ona chciała cię ocalić. Ocalić nas wszystkich. Nigdy nie myślała o sobie. Nawet gdy nie mogła złapać tchu. Gdyby May...
Mój tata... Gdyby tu byli, kazaliby nam przestać o nich myśleć. Kazaliby nam pomagać ludziom. Walczyć. Harry wciąż tam jest. I będziemy walczyć, by go odzyskać. Prowadź, kapitanie. Dobra. Rozdzielmy się. Przeczeszmy teren. Znajdź meteoryt. Ja załatwię gniazdo. Ogarniesz, Spider-Manie. Proszę, jakie widzianko. Nawet fajnie wygląda. Jak to wygląda wszystko? To do dzieła. Muszę je oczyścić i ruszać dalej. A, przeskoczyłem. Pora zacząć odliczanie. Trochę cię to wystraszyło, co? Chyba odkryłem coś naprawdę ważnego, skoro tak zaciekle się bronisz. Jak on do niego gadał? Zbliż się, Miles. Skąd dochodzi ten głos? Nie mogą się dostać do serca! Kurde! Bardzo agresywne są. Jak tam, Spider-Manie? Chyba już oczyściłem to gniazdo. Ale Pete, słyszę jakieś głosy. Ja też je słyszę. Szukaj dalej meteorytu. Nie pozwól mu wejść do głowy. Nie rozmawiasz z Harrym. Jasne. Masz rację. Zadzwoń, jak skończysz. Skup się, Pete. No masakra. Się udało. Udało się. Ale serce. Miles, potrzebujemy cię. Wciąż tu jest. Prosimy cię. To coś normalnie do mnie gada. Chodź z nami. Gdzie ja jestem? Jesteś w domu. W końcu jesteś tam, gdzie twoje miejsce. Czy to
się dzieje z ludźmi po przemianie w symbionta? Nic ci tu nie grozi. Tu wszyscy twoi bliscy są bezpieczni. Moja głowa! Muszę się stąd wydostać. Dlaczego chcesz odejść? Jesteśmy tu. Ty też możesz tu być. Ty... Peter... My... To nie jest moje miejsce, Harry! Twoje też nie! No dalej, Miles! Dawaj! Pozwól nam się uzdrowić. Daj nam Petera. Tak nie można, Harry! Wiesz o tym! Hayley? O-o! Co mają? Pokazujesz? Dołącz do nas. Wydostałem się. Hayley ma kłopoty. Bilt, widziałem meteoryt. Jest pod stacją metra w Harlemie, obok mostu. Kieruję się tam! Poczekaj na mnie, stary. Harry, chcę cię dopaść. Muszę pomóc Hayley, więc zaczekaj na mnie, dobra? Czekaj, czekaj, pomału. Co się stało? Wciągnął mnie do swojej świadomości. Zobaczyłem wizję meteorytu pod ziemią. Ale mam złe przeczucia. Myślisz, że tam jest Harry? Mówię serio, Pete! Daj mi 10 minut! Nie poradzisz sobie sam! Jasne, zadzwoń jak skończysz! Wybacz, Miles, ale nie mogę dłużej tracić czasu! O, pójdzie sam. Co jest? Ej, no tak jakby nie mógł iść nigdzie indziej. Tam jest wejście na stację metra. Miles na pewno ma rację. To tam jest meteoryt. Muszę tylko oczyścić ten most! Ludzie, zostańcie w autach! Nie pozwolę, by was krzywdzić! Harry! Venom! Wiem, że tu jesteś! Znalazłeś nas. Tak! Już jestem, stary! Pomóż nam! Wiem! Po prostu wytrzymaj! Gdzie on go robi w konia? Ewidentnie jest pod ziemią! Venom! Pogadajmy, proszę! Muszę dostać się pod ziemię, ale nie mogę zostawić tych ludzi! O, siema! Oj! Aż dwóch? Nie teraz! Nie mam na to czasu! Może... Nie! No dalej, Spider-Manie! Jeszcze chwilę! Harry! Słyszysz mnie? Znajdę cię! Już idę! No, odczepcie się!
Demetra! Hej, z Hayley wszystko gra? Jeszcze nie! Ale nadal wisisz mi kilka minut! Zaczekaj! Hayley! Nie! Co tu robisz? Chciałem ocalić... Jesteś niesamowita. Bardzo cię lubię. A ty chyba lubisz mnie. Chcesz się umówić? Na... randkę? To znaczy tak? No wiec randka. Jak będzie po wszystkim? Pete? Jestem w drodze! Pete? Harry! Hej, tu Harry. Zostaw wiadomość. Hej, stary. Gadałem z doktorem Connorsem. Powiedział, że już cię straciliśmy. Ale ja wiem, że to nieprawda. Harry, nawaliłem. Byłem dla ciebie okropny. Marzenie, nasze marzenie, żeby uzdrowić świat. Przepraszam. Dobra, moi drodzy. Tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że seria się podoba. Zbliżamy się najprawdopodobniej do końca. Szkoda, bo gierka naprawdę kozak. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Hej!